Polska lekkoatletka Lidia Chojecka była tegoroczną gwiazdą organizowanego w ramach Dni Papieskich, tak zwanego biegu z gwiazdą na Placu Konstytucji 3 maja. Udział w biegu wzięło ponad 500 uczestników. Ile w tej pracy, ile wysiłku jest pani, ile to pracy wkładają inni, trener? No niestety praca jest bardzo ciężka i długa droga do sukcesu. Swój pierwszy sukces osiągnęłam po około 5 latach, a pierwszy taki mój poważny sukces to zdobycie Mistrzostwa Polski. Oczywiście nie tylko moja praca, nie tylko ja trenuję nad moim sukcesem, ale współpracuję również z trenerem, panem Zbigniewem Królem. On układa mi program treningowy i to dzięki niemu osiągam te sukcesy. Poza tym jest lekarz i masażysta, także na ten sukces pracuje kilka osób. Od samego początku pani wierzyła w swój sukces? Czy jak to? Nie wierzyłam. Zaczęłam trenować, to nawet mi się nie śniło, że ja mogę pojechać na Mistrzostwa Polski, a jak już tam pojechałam, to nie marzyłam o złotym medalu, a właśnie ten pierwszy mój medal to był złoty na Mistrzostwach Polski juniorów młodszych. Kategoria pierwsza, rocznik 1999-2000, dziewczęta, miejsce pierwsze Karolina Greber, miejsce drugie Gabriela Czunkiewicz, miejsce trzecie Joanna Bunta. Chłopcy, miejsce pierwsze Sebastian Archaik, miejsce drugie Dawid Greber, miejsce trzecie Erik Wantusiak. Po kolei jeden za drugim, po kolei. Kategoria druga, rocznik 1997-98, dystans 450 metrów. Dziewczęta, miejsce pierwsze Karolina Owczarek, miejsce drugie Katarzyna Zadlak, miejsce trzecie Ewelina Andrearczyk. Wśród chłopców miejsce pierwsze Sebastian Ogonowski, miejsce drugie Adrian Mrówka, miejsce trzecie Jakub Kasiłowski. Kategoria trzecia, rocznik 1995-96, dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze Patrycja Pijewska, miejsce drugie Katarzyna Japońska, miejsce trzecie Lidia Woźniak. Wśród chłopców miejsce pierwsze w walcu Mateusz Gołębiowski, miejsce drugie Przemysław Mierzyniewski, miejsce trzecie Patryk Iwanowski. Kategoria czwarta, rocznik 1992-94, dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze wywalczyła Daria Grafowska, miejsce drugie Urszula Kuśnierz, miejsce trzecie Paula Skórska. Stop! Zabierz się w drugim okrążeniu! Wśród chłopców miejsce pierwsze zdobył Wojciech Kobus, na drugim był Mateusz Jankowski, a trzeci Adam Buk. Kategoria piąta, rocznik 1988-91, dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze wywalczyła Magdalena Figat, na drugim była Anna Szczepkowska, na trzecim Julita Jedynak. Wśród chłopców pierwszy był Rafał Łukowski, drugi Adam Laskowski, a trzeci Adrian Mielniczek. Kategoria szósta, Open, rocznik 1987 i starsi, dystans także 900 metrów. Wśród kobiet miejsce pierwsze Osowska Grażyna, a druga Aneta Ogonowska. Wśród mężczyzn pierwszy Kamil Figat, drugi Marcin Sosnowski, trzeci Henryk Wójcich. Puchar posła na Sejm Adama Ołdakowskiego za najliczniejszą reprezentację w stosunku do liczby uczniów w danej szkole w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. W kategorii gimnazjum było gimnazjum numer 1 w Bartoszycach.
w kategorii szkół podstawowych szkoła podstawowa nr 1 w Bartoszycach. Również w ramach Dni Papieskich odbyły się finały rozgrywek w piłce siatkowej w sobotę. Wśród chłopców miejsce pierwsze Sebastian Ogonowski, miejsce drugie Adrian Mrówka, miejsce trzecie Jakub Kasiłowski. Kategoria trzecia, rocznik 1995-96, dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze Patrycja Pijewska, miejsce drugie Katarzyna Japońska, miejsce trzecie Lidia Woźniak. Wśród chłopców miejsce pierwsze w walcu Mateusz Gołębiowski, miejsce drugie Przemysław Mierzejewski, miejsce trzecie Patryk Iwanowski. Kategoria czwarta, rocznik 1992-94, dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze wywalczyła Daria Grafowska, miejsce drugie Urszula Kuśnierz, miejsce trzecie Paula Skórska. Wśród chłopców miejsce pierwsze zdobył Wojciech Kobus, na drugim był Mateusz Jankowski, a trzeci Adam Bóg. Kategoria piąta, rocznik 1988-91, dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze wywalczyła Magdalena Figat, na drugim była Anna Szczepkowska, na trzecim Julita Jedynak. Wśród chłopców pierwszy był Rafał Łukowski, drugi Adam Laskowski, a trzeci Adrian Mielniczek. Kategoria szósta, Open, rocznik 1987 i starsi, dystans także 900 metrów. Wśród kobiet miejsce pierwsze Osowska Grażyna, a druga Aneta Ogonowska. Wśród mężczyzn pierwszy Kamil Figat, drugi Marcin Sosnowski, trzeci Henryk Wójcich. Puchar posła na Sejm Adama Ołtakowskiego za najliczniejszą reprezentację w stosunku do liczby uczniów w danej szkole w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach. W kategorii gimnazjum było gimnazjum nr 1 w Bartoszycach. A w kategorii szkół podstawowych szkoła podstawowa nr 1 w Bartoszycach.